Ty w jego oczach, czyli jak on ciebie postrzega. Zobaczmy, kochani, co pokażą dzisiaj karty tarota mistycznych momentów. Właśnie tę kartę, tę talię kart dzisiaj wybrałam. Witam serdecznie, kochani widzowie, kochani subskrybenci, kochani nowi widzowie, słuchacze. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o moich nowych premierkach z wróżbami kolektywnymi. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam również do komentowania moich filmików, bym wiedziała, że jesteście, że istniejecie, że jesteście tu obecni, że słuchacie, że patrzycie. Zapraszam więc, zostawcie mi smajlik, słówko, jedno zdanie lub Waszą historię. Zapraszam do lajkowania z kciuszkiem w górę i oczywiście również wszystkich, którzy lubią wróżby, zapraszam do wróżb indywidualnych. Wyślę Wam przez e-mail warunki takiej wróżby indywidualnej, napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Takie wróżby indywidualne są oczywiście dokładniejsze, opierają się na Waszych datach urodzenia i zdjęciach, więc dotyczą tylko Was. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj mamy trzy grupy, kochani. Pierwsza grupa, aniołek czerwony. Druga grupa, kamień z napisem love, czyli miłość. I trzecia grupa, aniołek niebieski. Zapraszam, wybierzcie jedną z tych grup. Jeden, dwa lub trzy. I zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, czyli aniołek czerwony. Jak on cię postrzega? Ty w jego oczach. Siódemka kielichów. Siódemka kielichów mówi o tym, że on postrzega cię jako osobę emocjonalną, uczuciową, lecz nieumiejącą się zdecydować. On postrzega ciebie jako osobę, która ma wielu, być może mężczyzn, wiele opcji, wiele alternatywnych rozwiązań do wyboru i nie umie podjąć konkretnej decyzji. On postrzega Was jako osobę, która nie umie się zdecydować i nie wie sama, czego chce. Jest to też karta wspomnień. On wspomina Ciebie bardzo uczuciowo, emocjonalnie. Wspomina Ciebie i widzi Ciebie jako osobę pełną pięknych, romantycznych uczuć. Ale osobę niedojrzałą do jakichś konkretnych decyzji, do konkretnych kroków, do podjęcia jakichś konkretnych właśnie tutaj kroków. Myśli być może ta osoba, że jesteście osobą piękną, atrakcyjną i która ma powodzenie, ma dużo właśnie tej opcji takich, że może sobie przebierać, wybierać i nie umie właśnie zdecydować się na jedną konkretną drogę. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Ty w jego oczach. Jak on ciebie postrzega? Druga grupa wybrała ten oto kamień z napisem love, czyli miłość. Ty w jego oczach jako król buław. Oczywiście król lub król buław to tylko energia, nie chodzi tu o płeć, tak? Król buław, czyli on ciebie postrzega jako osobę lub partnera, partnerkę, która jest odważna. Wyznacza sobie cele i podąża do nich bardzo śmiało. Podąża do swoich celów, realizacji swoich celów bardzo aktywnie, z łatwością pokonuje wszelkie problemy i wyzwania. Postrzega Ciebie jako osobę pewną siebie. Postrzega Cię również jako osobę bardzo seksualną, o dużym potencjale seksualnym, seksapilu, być może wielkiej atrakcyjności. Osobę charyzmatyczną, energiczną, kreatywną, aktywną. Osobę szybką w działaniu, zdecydowaną. Osobę
No, też bardzo tutaj być może taką aktywną seksualnie, aktywną właśnie, jeśli chodzi być może nawet skorą do zdrad, tak? Poprzez swoją atrakcyjność. Tutaj król buław to jest osoba, która się szybko zapala, tak? Która jest gorąca, która ma dużo pomysłów, jest kreatywna, namiętna, ma wielkie pożądanie i która lubi raczej pory roku ciepłe, słońce. Także tak postrzega cię Twoja osoba ukochana. Dziękuję serdecznie grupie drugiej i zapraszam serdecznie grupę trzecią. Grupa trzecia wybrała niebieskiego aniołka. Ty w jego oczach, jak on ciebie postrzega. Papież. Kapłan. Tutaj, kochani, mamy do czynienia ze świętością, osobą bardzo uduchowioną, ze swoimi pryncypiami, czyli priorytetami, regułami, wartościami, która jest bardzo wierna przede wszystkim swoim, a to jest arcykapłanka papieżyca w feminin, czyli w swojej kobiecości, jakby kobieca postać, ale to nie ma znaczenia, ponieważ tu chodzi o energię. To nie znaczy, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Na tej talii, w tej talii, na tych kartach są pokazane często kobiety jako mężczyźni, ale to nie ma w ogóle znaczenia. Właśnie ta talia mówi o tym, że czy to jest osoba męska, czy damska, to nie ma znaczenia. Chodzi tu o energię. Papieżyca, czyli kapłanka, karta numer 2 z Wielkich Arkan Tarota, mówi o osobie bardzo mądrej, która posługuje się przede wszystkim wiedzą i intuicją, która jest bardzo intuitywna, intuicyjna, która jest bardzo kreatywna w pomysłach, ale przede wszystkim osoba warta zaufania, ponieważ ta osoba ma wartości, ma priorytety, których nigdy nie zdradzi. Ta osoba jest głęboka, głęboko wierząca, głębokie ma uczucia. Ta osoba jest wartościowa, po prostu ma osobowość stabilną, trzyma się określonego kodeksu zachowania czy działania. Czy kodeksu właśnie ważnego dla związku, dla partnera. Także tutaj mamy do czynienia z osobą również, dla której są ważne relacje, ślub, być może zaręczyny, być może właśnie formalizacja związku. Osoba głęboka, wartościowa. Tak cię postrzega Twoja osoba ukochana. Dziękuję serdecznie wszystkim trzem grupom. Zapraszam ponownie i do usłyszenia już wkrótce.